Cześć. Słuchajcie, kiedyś koleżanka zapytała mnie, z czego żyją obcokrajowcy w Tajlandii. I w pierwszej chwili pomyślałam sobie, że no nie, może nie będę zdradzać, bo nie wiem, czy sobie ludzie tego życzą. Ale ja też jestem tutaj ekspatem żyjącym w Tajlandii, więc powiem, jak to wygląda moimi oczami, z mojego punktu widzenia i jaka jest moja opinia na ten temat. W ogóle jak się ten hotel nazywa? Asiwolej. W Lipanoi. Bardzo fajną ma restaurację, tuż nad samym morzem. Trochę wieje, no ale przyjemnie się tutaj siedzi. Przynajmniej chłodno jest. No więc tak, ja sobie tych ekspatów żyjących w Tajlandii pogrupowałam na 5 grup. I najliczniejszą grupą, która żyje tutaj w Tajlandii, to są ludzie, którzy żyją z wszelkich świadczeń emerytalnych, rentowych, wypłacanych w funtach, dolarach albo w euro. I to są Francuzi, Anglicy, Kanadyjczycy, bo też jest ich tutaj sporo. Polaków jest tutaj mało. No wiadomo, za polską emeryturę żyłoby się tutaj skromnie, dałoby się. I jest takich osób tutaj trochę, natomiast no, nie żyje się tak wygodnie jak za emeryturę europejską w sensie wypłacaną w euro czy funtach. Bo chyba w Anglii taka najniższa emerytura, takie świadczenie emerytalno-rentowe to jest jakieś 1500 funtów. To możemy sobie łatwo policzyć, ile to jest polskich złotych, a ile batów. Funt po 5 złotych średnio, czyli to wychodzi jakieś 7,5 tysiąca na polskie złotówki, więc chyba emeryt nawet w Polsce za takie pieniądze też by sobie dobrze żył, a co dopiero w Tajlandii. Kolejną grupą, liczną grupą ekspatów żyjących w Tajlandii to jest grupa osób, która ma dochód pasywny, czyli to są osoby, które posiadają jakieś lokale w kraju do wynajęcia. Lokale, wille, mieszkania, jakieś kamienice, coś w tym rodzaju. Po babci, tak. Najczęściej po rodzinie jakieś spadki. No ale różnie to wygląda. No, w każdym bądź razie jest to grupa osób, która posiada jakieś lokale do wynajęcia w Polsce albo gdzieś za granicą, zależy kto skąd jest, albo też wynajmują ludzie swoje własne domy, mieszkania, na przykład w Warszawie, które za które pobierają no, dość sporą sumę i ta kwota pozwala im utrzymać się tutaj w Tajlandii. Każdy żyje na takim poziomie, na jaki pozwala mu dochód, który osiąga, więc jeden przeżyje tutaj za 2000, innemu, nie wiem, 10 będzie mało, bo jeżeli ktoś chce korzystać tutaj z wszelkich uciech, no to nie oszukujmy się, no to może wydać pieniądze duże, dużo większe niż w Polsce. Generalnie żyje się tutaj taniej, biorąc pod uwagę teraz koszty ogrzewania w Polsce, więc wydaje mi się, że mimo wszystko żyje się tutaj taniej. Wydać tak naprawdę można każdą kwotę w każdym kraju, czy to w Polsce, czy w Tajlandii, nie ma znaczenia. Kolejną grupą ekspatów żyjących w Tajlandii to według mnie będzie grupa, która pracuje tutaj zdalnie. Faktycznie ci ludzie pracują w jakichś zagranicznych firmach zdalnie, a tutaj mieszkają. I to są osoby, które przeważnie mieszkają w Bangkoku, Chiang Mai, Chiang Rai. Natomiast jeśli chodzi o wcześniejszych emerytach i rencistach, o których wspomniałam, to ci najczęściej zamieszkują na Phuket, bo tam jest najwięcej atrakcji, najwięcej uciech, najłatwiej poznać żonę. Ale wracając do tych grup ekspatów, którzy żyją w Tajlandii, to piąta grupa według mnie to są osoby, które tutaj pracują. Nie wszyscy wiedzą, że bardzo ciężko znaleźć obcokrajowcom tutaj pracę.
Natomiast jeżeli już komuś się uda znaleźć pracę, to jest to praca w szkole jako nauczyciel angielskiego. Te osoby najczęściej mieszkają w Bangkoku, bo tam najłatwiej znaleźć taką pracę w szkole. Aczkolwiek no, można wszędzie pracować, bo szkół jest dużo i w całej Tajlandii. Na pewno jeśli ktoś chce, to taką pracę sobie znajdzie. Natomiast no, tam po prostu najłatwiej. I ostatnią grupą to są dziewczyny, europejskie dziewczyny, które żyją z alimentów. Alimentów, które mają, no nie oszukujmy się, no jest takich dziewczyn tutaj dużo. Ale alimenty wypłacane w funtach oczywiście, w dolarach, w euro. Za polskie alimenty raczej nie utrzymałaby się tutaj dziewczyna i jeszcze dziecko, czy tam dwoje dzieci, bo szkoły są tutaj drogie, więc muszą to być dobre alimenty. Czyli najczęściej w funtach, w euro, jak już wcześniej mówiłam. Jest tutaj nieliczna grupa osób takich, którzy żyją sobie po prostu w Tajlandii, a swoje interesy i firmy prowadzą w innym kraju, w swoim kraju, z którego pochodzą, albo w jeszcze innym. I czerpią z tego dochód i żyją sobie tutaj w Tajlandii tak czysto rekreacyjnie. I do tej pory to byli Rosjanie. Natomiast teraz od momentu, kiedy nie mogą korzystać już tutaj z systemu bankowego, jest ich tutaj mało, słychać rosyjski język, ale tak jak już mówiłam, że prawdopodobnie to są Ukraińcy. W każdym bądź razie bardzo dużo willi, którymi są właścicielami są Rosjanie, jest wystawionych na sprzedaż. Bardzo dużo Rosjan inwestowało tutaj w nieruchomości. Jeżeli komuś chodzi jakiś taki pomysł po głowie, że chcieliby gdzieś wyjechać i spróbować życia poza Polską, to w Tajlandii jak najbardziej. Jeżeli chcecie rzucić wszystko w Polsce i nie wiem, firmę, dom, rodzinę i przyjechać tutaj do Tajlandii z myślą, że będzie tutaj raj na ziemi, nie wiem, coś wymyślicie, jakiś biznes, coś się tutaj uda, to cudów nie ma. Ja mówię wam w górę, że bardzo ciężko jest tutaj prowadzić biznes. Łatwiej robić to tają, natomiast ekspaci no, mają mocno pod górkę. Chyba, że weźmiecie sobie, że jesteście singlami, mężczyznami samotnymi albo niesamotnymi, no nie wiem, po prostu mężczyznami i weźmiecie sobie tajkę za żonę bądź nie i ten biznes będziecie prowadzić tutaj na tajkę, bo tak jak już wcześniej mówiłam, dla tajów są tutaj inne ceny niż dla ekspatów, więc może to miałoby wtedy rację bytu. Moim zdaniem jest to kraj dla ludzi, którzy mają pieniądze i te pieniądze pochodzą, nie są zarabiane tutaj. I dużo obcokrajowców, znaczy wszyscy, praktycznie 100%, ci, którzy tutaj mieszkają, no to wydają pieniądze zarobione poza Tajlandią. No to tyle, jeśli miałabym odpowiedzieć na pytanie, z czego tutaj żyją ekspaci w Tajlandii. I ceny w restauracji są całkiem przystępne jak na restaurację hotelową. Na przykład tutaj widziałam takiego kraba fajnego i te kraby są za 130 batów za 100 gram, czyli jakieś 15 zł za 10 deko. No to zależy ile taki krab waży. Ale nie wiem, wydaje mi się, że nie są to jakieś wygórowane ceny. Kurczak z bazylią 180 batów. No pewnie gdzieś w takiej ulicznej knajpce zjemy coś takiego za 50-60 batów, no tutaj 180. No ale to jest restauracja taka hotelowa z pięknym widokiem, ładnie usytuowana, w ogóle ładna. Sałatki, jakieś takie rolki wegetariańskie 150 batów. Co tu jest jeszcze takiego ciekawego? Sałatka grecka 27 zł. Kawałek ryby, no to jest drogie. To jest jakieś 42 zł. Małże 380 batów, czyli 40 zł. Co tu mamy? Pizzę 30 zł. Hamburgery 30 zł. Te tajskie zestawy i dania są przystępnych cenach. Krewetki
22 zł za 10 deko. O, i takie deserki. Nie wiem, ja jakoś tutaj w Tajlandii w ogóle nie mam ochoty na lody. W ogóle nie jedliśmy lodów w ogóle w Tajlandii. Taki pucharek lodowy z owocami 15 zł. A to tak mniej więcej jak w Polsce. No, nie są tu jakieś szokujące ceny, naprawdę. Drinki po 20-30 zł. Lampka wina 20-30 zł.